Prawo i Sprawiedliwość pyta, jakim sposobem Donald Tusk wyliczył skalę rzekomych nadużyć na 100 miliardów złotych, brakuje bowiem konkretów. Politycy największej partii opozycyjnej ostrzegają, że może chodzić o środki przekazane samorządom. Na polecenie premiera powstał międzyresortowy zespół, który ma badać rzekome nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Sam Donald Tusk nie przebiera w słowach, formułując oskarżenia wobec Prawa i Sprawiedliwości. Oskarża partię o złe wydatkowanie ponad 100 miliardów złotych, a polityków opozycji przyrównuje do układu zamkniętego. My dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że ten system został przygotowany i dość perfekcyjnie był realizowany. Szczególnie... W okresie przedwyborczym. Prawo i Sprawiedliwość przyznaje się, że w trakcie ich rządów środki publiczne były przeznaczane na szereg inicjatyw mających realizować program partii. Pieniądze trafiały na działalności społeczne prowadzone z motywacji m.in. chrześcijańskich, patriotycznych, narodowych czy klasycznych starointeligenckich. Jednak kwota 100 miliardów złotych została wzięta z kosmosu, przekonuje prezes Jarosław Kaczyński. Żadne 100 miliardów w ciągu 8 lat tutaj nie wchodzi w grę. Choć liberalno-lewicowy rząd forsuje narrację, jakoby doszło do defraudacji 100 miliardów złotych, to obecnie, co przyznaje sam premier, krajowa administracja skarbowa ma mieć udokumentowane wydatkowanie publicznych środków na kwotę 3 miliardów złotych. Zapytaliśmy więc wicemarszałka Sejmu z PSL Piotra Zgorzelskiego, w jaki sposób państwo udokumentuje pozostałe 97 miliardów złotych. Tylko i wyłącznie w sposób prawny, czyli postępowanie prokuratora i wyroki sądów. Jeśli chodzi o rzekome sprzeniewierzanie publicznych środków, to w tej materii nie dzieje się nic konkretnego, komentuje wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak. Sądy, jak na razie, orzekły rzeczywiste nadużycia. Na kwotę chyba 0 złotych ciągle czekamy na pierwsze rozprawy sądów. To jest takie zajmowanie opinii publicznej troszeczkę hasełkami medialnymi. Pis przekonuje, że przez 8 ostatnich lat dbało o rozwój Polski lokalnej. Na takie inwestycje jak budowę dróg, kanalizacji, mostów, rewitalizację zabytków, szkół, kościołów czy wspomaganie kół gospodyń wiejskich rzeczywiście zostało wydane ponad 100 miliardów złotych. I jak ostrzega prezes Jarosław Kaczyński, liberalno-lewicowa władza, w forswa w swojej narracji ma ukryty konkretny cel. Może to być też suma wcale niewymyślona, tylko potrzebna po to, żeby odebrać w najbliższych latach, czy w najbliższym roku w Polsce lokalnej. Bardzo dużo pieniędzy. Niewykluczone, że ma to związek z próbą łatania dziury budżetowej i wszczęciem procedury nadmiernego deficytu. Coraz częściej mówi się także o podwyższeniu wieku emerytalnego, ale wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapewnia, że polska lokalna nie padnie ofiarą szukania oszczędności. Bardzo jasno mówimy, że zagrożenia dla Polski samorządowej nie ma co więcej, w reformie ministra domańskiego ma być tak, że to samorządy mają zostawać pieniądze w samorządach, także to one decydowały. Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości alarmują, że już mamy do czynienia ze zwijaniem Polski lokalnej. Poseł Zbigniew Bogucki jako przykład przywołuje zamrożenie naborów w programie inwestycji strategicznych dla samorządów. To już się dzieje, bo przecież takie programy właśnie jak Fundusz Inwestycji Strategicznych i inne, które były tak naprawdę podstawą funkcjonowania inwestycyjnego w samorządach, zostały obcięte, zostały zamknięte, więc to jest tak naprawdę ucieczka do przodu przez Tuska. Strategia Koalicji Władzy jest jest nakierowana na to, aby ze zjednoczonej prawicy zrobić zorganizowaną grupę przestępczą. Analizuje profesor Mieczysław Ryba. A swoich uniewinnić i to widać bardzo wyraźnie. No, sam Roman Giertych przecież, który ma rozliczać, wiemy, jakie ma problemy z prawem, wiemy, jakie ma. Postępowania przeciwko sobie. W międzyczasie wycofano wniosek o uchylenie immunitetu byłemu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grockiemu, oskarżonemu o korupcję. Z kolei Sławomir Nowak, minister w pierwszym rządzie Donalda Tuska, oskarżony o przyjęcie 6 milionów złotych łapówki, pranie brudnych pieniędzy i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pomimo procesu przebywa na wolności i został prezesem swojej firmy doradczej.